Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, witam Was w kolejnym filmie i jeżeli szukacie dobrego sposobu na wybielenie zębów w domowym zaciszu, to właśnie to spowodowało, że oglądacie ten filmik. Ja szczerze używałam przeróżnych produktów do wybielania zębów i na dobrą sprawę mam manię pod tym kątem, bo jeżeli chodzi o pasty, to używam past właśnie, które mają działanie wybielające i raz na pół roku stosuję właśnie typowe preparaty wybielające zęby, czy to żele, czy to paski i tak dalej, więc dzisiaj przyszła pora na dobrą sprawę produkt, do którego wróciłam po około 2 latach, chyba 2 lata temu, czy rok temu. Nie, no to będzie chyba 2 lata temu. Stosowałam pierwszy raz te produkty. Mowa jest tu o firmie, z którą już miałam styczność i którą polecam i wracam do niej. Mowa tutaj o firmie Rapid White, którą dostaniecie m.in. w drogerii Rossmann stacjonarnie. Ja tutaj mam i pastę, i paski wybielające zęby. Jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że taki filmik na moim kanale już był. Natomiast była to taka pierwsza styczność właśnie z tego typu paskami. Ja też ten filmik Wam podlinkuję w opisie, a dzisiaj zrobimy sobie też właśnie taką recenzję i podsumowanie, można by było rzec, czy te paski spowodowały, że moje szkliwo, moje zęby stały się słabsze, bardziej narażone na jakieś tam, wiecie, czynniki typu ciepło-zimno. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani i ciekawi. Jeśli tak, to oglądajcie. Mój sposób wybielania zębów obecnie na tą chwilę są to właśnie paski wybielające Rapid White, paski Express, które są samorozpuszczalne i dodatkowo codziennie właśnie zostaje użyta przeze mnie, zresztą możecie zobaczyć, pasta Direct White, też właśnie z tej samej firmy i ja powiem Wam szczerze, że bardzo ją lubię. Jeżeli chodzi o paski, zawartość tego oto opakowania, zawartość tego oto zestawu składa się z takiego akcelatora. Mamy tutaj akcelator w pojemności 6 ml i dodatkowo 14 saszetek właśnie takich oto paseczków, z czego w każdej saszetce znajduje się pasek na dolne i górne ząbki. No dobra, teraz już przechodzimy bardziej do mojej recenzji, do takiej jakby praktyki, natomiast ja nie będę tutaj naklejać obecnie pasków, bo już mam szminkę i tak dalej. W opakowaniu znajduje się właśnie taki akcelator i tutaj te oto saszetki. Jak należy to stosować? Ja zawsze robię to tak, że przed każdym nałożeniem tego typu produktu, paska, myję delikatnie zęby, natomiast myję zęby nie pastą wybielającą zęby, czyli przed samym nałożeniem tych pasków nie używam tej pasty, tylko jakąś taką inną, zwykłą, dosyć delikatną, żeby po prostu wyczyścić moje zęby, po czym ten akcelator jest zakończony tutaj taką gąbeczką. Na końcu jest taka gąbeczka i pod wpływem dociskania do zęba, nie wiem, czy to tutaj będzie, pod wpływem uciskania do zęba wydobywa się tutaj taki płyn. I ten płyn pozostaje na Waszych ząbkach, po czym odklejacie pasek, odklejamy tutaj tą saszetkę i w tej oto saszetce znajdują się 2 paski. Ja sobie najwyżej później te paski po prostu nałożę na zęby, tak się one prezentują. One są umieszczone na takiej folii i którą stroną nakładamy te paski, kiedy nałożycie sobie, ja zazwyczaj to tak robię, że nakładam ten akcelator na górne zęby, po czym odklejam jeden pasek i tą stroną, która była, gdzie jest po prostu naklejona taśma do tej folii, tą stroną nakładamy na zęby, dociskamy dokładnie, ja jeszcze końcówkami paznokci dociskam sobie pasek, tak żeby on wszedł gdzieś tam w szczeliny, po prostu w przerwy między zębami. To, że ja mam no, trochę krzywe te zęby, te moje tutaj wampirki, muszę właśnie uformować na tyle dobrze pasek, żeby on po prostu ładnie przylegał do moich zębów. Szerokość tych pasków jest na tyle dobra i duża, że po prostu pokrywa Wam cały, na dobrą sprawę, przód zębów. Ten pasek mój dochodzi do raz, dwa, trzy, praktycznie do piątek. Także macie pewność, że ładnie wybieli Wam
No tak na dobrą sprawę cały uśmiech, a nie tylko jedynki, dwójki i trójki najdalej. Także tak to wygląda, po czym nałożony pasek dociskam do spodu, bo on jest troszkę szerszy tutaj, jeżeli chodzi o szerokość, więc pasek musicie sobie palcem dotknąć, o, docisnąć do Waszych zębów, tak żeby ten pasek otulił Wasze zęby. I to samo później robię z dolną szczęką, czyli akcelator, wyciągam pasek i stroną, która dotykała folii, dotykam zębów. Dociskam, po czym one się rozpuszczają. I one się rozpuszczają tak mniej więcej właśnie po 5-6 minutach. Natomiast ja te paski trzymam zazwyczaj tak do 10 minut, aby one dokładnie się rozpuściły i ładnie po prostu zadziałały. Musicie się liczyć też z tym, że dostaniecie małego ślinotoku. Ja zazwyczaj trzymam po prostu zamkniętą buzię, język gdzieś tam troszeczkę w tył daję i siedzę te 10 minut w międzyczasie coś oglądając albo coś robiąc, żeby po prostu mi się czas nie dłużył. I następnie, kiedy te paski już są w miarę rozpuszczone, udaję się do łazienki i później biorę szczoteczkę, czystą szczoteczkę i jeszcze ten cały płyn, to wszystko, co zostaje po tym po rozpuszczaniu pasków, wsmarowuję właśnie w zęby, po czym płukam buzię i przechodzę do mycia zębów tą oto pastą. Zostało mi, słuchajcie, 4 saszetki, 5, także na dobrą sprawę 9 saszetek już użyłam i zauważam, że zdecydowanie cała zawartość tych pasków, czyli te 14 saszetek, muszę Wam powiedzieć, że jak na moje zęby i na moje potrzeby, to jest za dużo. Ja dzielę sobie to właśnie tak na tak jakby dwie kuracje, z tego względu, że moje zęby nie są jakoś mega, mega żółte. Pamiętajcie też, że poziom wybielenia, intensywność wybielenia i stopień wybielenia Waszych zębów po jakichkolwiek paskach zależy od tego, jaki macie wyjściowy poziom właśnie zarzucenia Waszych zębów. Jeżeli Wasze zęby nie są jakoś bardzo żółte, jeśli wymagają tylko delikatnego właśnie wybielenia, myślę, że spokojnie starczą Wam 4 saszetki i naprawdę efekt zobaczycie. Co ze skutkami ubocznymi, czyli nadwrażliwość zębów, właśnie szkliwa, uszkodzenia szkliwa. U mnie po takim zabiegu, gdzie stosuję właśnie po tych nawet 9 saszetkach w tym momencie, nie zauważyłam absolutnie żadnego podrażnienia, nie zauważyłam takiej nadwrażliwości, kiedy mówimy albo pijemy ciepłe, jemy zimne i tak dalej, żeby te zęby były takie, wiecie, mega mocno wrażliwe. Ja nic takiego u siebie nie zauważyłam, natomiast też pamiętajcie i miejcie na uwadze to, że jeżeli przystępujecie do jakiegokolwiek wybielania zębów, czy też w domu, czy też właśnie u dentysty i tak dalej, musicie mieć zdrowe zęby. Bardzo ważne jest tu to, żeby Wasze zęby nie miały żadnych ubytków, dziur i tak dalej, bo może to się po prostu skończyć takim niepotrzebnym bólem. Też zaznaczam, że każde takie wybielanie zębów powinno być skonsultowane z Waszym dentystą. Ja nic takiego nie robiłam z tego względu, że ja no biorę wszystko na swoją odpowiedzialność, ale tak czy siak ja zęby systematycznie leczę, chodzę do dentysty i moje zęby są w dobrym stanie, jeśli chodzi właśnie o dziury i tak dalej. Nie ma po prostu tego, bo jednak o te zęby dbam. Nie mam jakichś mega prostych zębów, no nie ukrywam tego i nigdy tego nie ukrywałam. Bardzo marzą mi się piękne, proste, białe zęby, natomiast na dzień dzisiejszy no nie jestem w stanie zainwestować sobie w aparat, a może nie tak, nie, że nie jestem w stanie, ale mi jest szkoda pieniędzy. Także w tym momencie staram się, żeby te moje zęby były zdrowe, białe i żeby po prostu ładnie wyglądały, bo usta pomalowane, gdzie macie piękne, białe zęby, zawsze seksownie i dużo ładniej wyglądają, niż jakbyście miały usta wymalowane, a o zęby nie dbacie. Także to pamiętajcie. Także moje podsumowanie w tym momencie jest takie, że to są już paski, które używam po prostu drugi raz i absolutnie nie zauważyłam, żeby mi się coś z zębami stało, żebym po prostu stwierdziła, że jednak za dużo ryzykuję, używając tego typu produkty. Także dajcie koniecznie znać, czy znacie tą markę. Ja też nagrywam drugi raz ten filmik z tego względu, że powiem Wam, że w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zdarzyło się kilka wiadomości a propos, czym wybielam zęby, czy wybielam zęby.
bo są tak białe na zdjęciach, filmach i w szmince właśnie ładnie wyglądają. Dlatego nagrywam ten film i zawsze mówię, właśnie nawet mojej siostrze ostatnio mówiłam, że kupuję właśnie te paski. Koszt tych pasków w drogerii Rossmann, z tego co ostatnio patrzyłam, to jest w okolicach około 60 zł. Nie jest to jakoś mega mało, ale słuchajcie, tych pasków jest tu, tak jak mówię, dużo. Jest tu 14 tych saszetek i według mnie jest to zdecydowanie za dużo, żeby użyć je za jednym razem, te 14 saszetek przez 2 tygodnie, bo możecie sobie no, podrażnić zęby, a naprawdę mówię, że one dają naprawdę bardzo ładny i szybki efekt. Ja swego czasu, kilka lat temu, miałam inne paski, nie pamiętam co to były za paski, pamiętam tylko tyle, że one nie były tak dobre jak te, bo ja później do nich nie wróciłam. Także jeśli szukacie fajnego sposobu i takiego w miarę delikatnego, to polecam Wam właśnie te paski Rapid White, bo tak jak mówię, 60 zł za te opakowanie, to na dobrą sprawę macie kurację takiego wybielania zębów na rok. Bo tak jak mówię, ja używam pasków wybielających dwa razy na rok, czyli po pół roku. Także Wam polecam. No i oczywiście w międzyczasie, jak już zrobię kurację wybielającą paskami, no to używam cały czas, tak jak mówię, past wybielających zęby i moja jedna z wielu moich ulubionych past właśnie to jest pasta Rapid White. Przy czym musicie też uważać, jeżeli macie wrażliwe zęby i ogólnie Wasze zęby są takie dosyć wrażliwe właśnie na różne tego typu produkty wybielające, to ta pasta, tak żeby używać ją codziennie, po każdym posiłku, to nie. Musicie uważać, bo ona może troszeczkę podrażnić Wasze szkliwość, spowodować, że te zęby będą dużo wrażliwsze, bo tak na przykład ma mój mąż i on tego typu, na przykład tą pastę używa, ale tak kilka razy w tygodniu, nie tak, żeby codziennie używać, bo jednak to są produkty, które wybielają zęby, które mają jakieś tam swoje składniki, działanie takie, że po prostu mogą powodować nadwrażliwość zębów. Także dajcie znać, czy znacie te produkty. Ja myślę, że tutaj Wam gdzieś Was zaciekawiłam, Waszą ciekawość, jeżeli chodzi o wybielanie zębów. Ja na pewno jeszcze teraz, w tym tygodniu użyję sobie te 5 saszetek i zrobimy ładnie, żeby te zęby były jeszcze bielsze. Zobaczymy, do jakiego poziomu one dojdą. Także linki Wam zostawię oczywiście na dole, jeżeli chcecie zerknąć na właśnie stronę Rapid White i do drogerii internetowej Rossmann, bo pamiętajcie, że w Rossmannie możecie też składać zamówienia online. No to by było tyle w temacie. Mam nadzieję, że filmik Was zaciekawił. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!